To już naprawdę ostatnie szlify, mówi Grzegorz Krysa, wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, o pracach przy budowie Suwałki Arena. Praca w reekipy wykańczają powoli naszą Suwałki Arenę. Mam nadzieję, że jestem przekonany wręcz, że ona będzie otwarta, czy też oddana do odbioru 11 października, tak jak stanowi kontrakt. Przed nami jeszcze oczywiście odbiory wszelkich niezbędnych służb. No i jestem przekonany, że 10 listopada nasza drużyna Ślepsk-Malów Suwałki zagra tutaj inauguracyjny mecz na naszej hali. No i że ten mecz wygra. Hala powstała w samą porę. Naszym siatkarzom potrzebny jest obiekt spełniający wymogi plus ligi. Z pewnością w rozpoczynającym się sezonie na boisku zagra wielu najwyższej klasy siatkarzy, a kibicować będzie im mogła znacznie większa widownia niż ta, która mieściła się w starej hali sportowej przy ulicy Wojska Polskiego. W nowym obiekcie na trybunach będzie mogło zasiąść znacznie więcej kibiców. Zanim jednak obiekt stanie się drugim domem biało-niebieskich, trzeba go jeszcze odpowiednio wyposażyć. Według stanu na dzień dzisiejszy, jeżeli nic nie ulegnie zmianie, to cena wynosi 37 milionów złotych. I cena ta zawiera nie tylko koszt postawienia budynku, ale również koszt wyposażenia, w tym we wszelkie instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, oświetlenie itd., itd. Oraz, co jest bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika, czyli ośrodka sportu i rekreacji, ta cena zawiera również wyposażenie sportowe, czyli siatki, słupki siatkarskie i do meczy ligowych, i do meczy treningowych. Zawiera wszelkiego rodzaju bramki, piłki itd., itd. Czy mamy kompletne wyposażenie sportowe w momencie, jak odbierzemy tą Suwałki Arenę naszą, to możemy rozpoczynać normalną działalność sportową, możemy rozpoczynać treningi, mecze i wszelkie wykorzystanie sportowe. Hala, choć sportowa, będzie miała jeszcze jedną funkcję, podobnie jak wiele innych tego rodzaju obiektów w kraju. Z powodzeniem będzie można tutaj zorganizować koncert czy dowolne widowisko. W wersji sportowej, czyli na meczu na przykład Ślepska, pomieścimy 2160 osób, tyle jest miejsc. Natomiast w wersji rozrywkowej, koncert, jakiś bądź event, ta liczba oscyluje w granicach od 3 do 3,5 tysiąca miejsc. Oczywiście zakładam wykorzystanie, umiejscowienie na parkiecie sceny, dostawienie dodatkowych krzesełek albo wersja koncert na stojąco, są przecież takie koncerty dla młodzieży, więc liczymy, szacujemy, że to jest nawet do 3,5 tysiąca osób, które możemy tutaj bezpiecznie wpuścić i następnie ewakuować. W razie, nie daj Boże, jakiegokolwiek problemu. Będzie to największy obiekt sportowo-widowiskowy w tej części kraju. Dostrzegła to i doceniła Rada Izby Przemysłowo-Handlowej, która wręczyła prezydentowi Suwałk nagrodę za tę inwestycję. Stara hala nadal będzie funkcjonować, ale dzięki przeniesieniu siatkarzy do nowej lokalizacji stanie się znacznie bardziej dostępna dla mieszkańców. Stara hala jest dedykowana mieszkańcom i będzie wykorzystywana przez mieszkańców, zwłaszcza że mamy zawsze nadmiar ofert. Popyt przekracza nasze możliwości i bardzo wielu podmiotom, tym komercyjnym mieszkańcom Suwałk odmawiamy ze względu na brak miejsca. Teraz, kiedy drużyny, czy Ślepska, czy Wigier wyjdą z tamtej hali, przyjdą tutaj trenować, tamta hala się zrobi dostępna. Ale również zapraszamy mieszkańców Suwałk do tej hali do korzystania. Ona też będzie dostępna dla normalnego wykorzystania.